W tym filmiku przeanalizujemy kolejne zadanie ze sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego z roku 2015 i w tym filmie skupimy się na zadaniu numer 9. Treść zadania numer 9 brzmi w sposób następujący. Musimy zdecydować, o czym jest każdy z trzech tekstów. Następnie musimy do każdego z tekstu dopasować właściwy temat. Tak, tych tematów jest 4. Oczywiście jest podany jeden dodatkowo i nie pasuje do żadnego z nich. Zatem przeczytajmy sobie każdy z tych tekstów i od razu przetłumaczmy sobie na język polski. It was a wonderful day. Był wspaniały dzień. A lot of people came. Mnóstwo ludzi przyszło. Our team played very well. Nasz zespół, nasza drużyna grała bardzo dobrze. We won. Wygraliśmy. John Brown was the best footballer. John Brown był najlepszym piłkarzem. He scored 2 goals. On zdobył 2 gole. The winners got cinema tickets as a prize. Zwycięzcy otrzymali cinema tickets, czyli bilety do kina w nagrodę. No i this text is about... Ten tekst jest o czym? O kinie, o koncercie, mecz o meczu, czy shop o sklepie? No oczywiście, jest tutaj mowa o czym? O meczu. Przeczytajmy sobie drugi tekst. The tickets weren't expensive, czyli bilety nie były drogie. We had very good seats. Mieliśmy bardzo dobre miejsca. Our school band was fantastic. Nasz zespół szkolny był fantastyczny. Monica sang a beautiful song. Monika zaśpiewała wspaniałą, piękną piosenkę. Adam and Rob played their guitars. Adam i Rob grali na swoich gitarach. Our teacher made a film of the event. Tak, nasz nauczyciel zrobił film odnośnie tego wydarzenia. I this text is about, czyli ten tekst jest o czym? Czyli o kinie, o koncercie czy o sklepie? No oczywiście, że jest o koncercie. Zapoznajmy się z tekstem numer 3. I like going there. Lubię tam chodzić. It's a small place, but there are many interesting things on the shelves. Jest to małe miejsce, ale jest tam bardzo dużo interesujących, ale jest bardzo dużo interesujących rzeczy na półkach. You can buy posters, t-shirts and footballs. Możesz kupić plakaty, koszulki i piłki nożne. Some of them have autographs of famous players. Niektóre z nich mają autografy słynnych zawodników, piłkarzy. They are not very expensive. One nie są bardzo drogie. And yesterday I bought a CD with music for aerobics there. A wczoraj ja kupiłem płytkę z muzyką do uprawiania aerobiku właśnie tam. Czyli o czym jest ten tekst? No, ja bym powiedział, że o sklepie. Na pewno nie o kinie. Zatem kolejne zadanie rozwiązaliśmy w sposób prawidłowy. Dziękuję za uwagę i nie zapomnijcie obejrzeć kolejnych moich filmów. Na razie, cześć!